dobry. 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 Buenos días. Hi Marco, how are you? Good. European games aren't something new for you. You already played in Croatia 12 games in European. Yeah. How was it? How it's different from the league games, for example? Oh, how it's different? Better, opposite teams. I don't know how to say it. It's a step forward, you know. So I'm really excited to this season and this European games here. Radosław Sołtys, człowiek, który przy organizacji meczu ma zawsze dużo do pracy, dużo do roboty. I mimo tego, że tym razem kibiców na trybunach nie będzie, no to tych osób związanych z obsługą meczu jest sporo. No i o ile trudniejsza jest obsługa takiego meczu w czasach koronawirusa niż zwykle? No właśnie, wydawać by się mogło, że jeśli mecz jest bez kibiców, to praktycznie przy nim pracy nie ma. Natomiast jest dokładnie odwrotnie, to znaczy ze względu na obostrzenia, które nałożyła UEFA, faktycznie musimy zmierzyć się tutaj ze sporym problemem organizacyjnym. Myślę głównie o tym, aby zapewnić bezpieczeństwo zarówno zawodnikom, jak i sztabowi szkoleniowemu, czyli no, oczywiście musimy przejść wszyscy, 55 osób w klubie, które są przy organizacji tego meczu, musimy przejść testy. W naszym przypadku wszystkie osoby testowane mają wynik ujemny, czyli mogą pracować przy organizacji tego meczu. Następnie dochodzi bardzo dużo obostrzeń organizacyjnych tutaj na samym stadionie. Mimo że jest to mecz bez kibiców, to jednak tych obostrzeń, tych restrykcji jest bardzo duże. Strefowanie stadionu jest dokładny bardzo czas przyjazdu, przestrzegany poszczególnych zawodników, wyjście na rozgrzewkę, wyjście na mecz, to wszystko jest spisane co do minuty i to wszystko musi zagrać jak w zegarku. Adrian Gałuszka z biura prasowego Lecha. Od Radka Sołtysa wiemy już, że organizacja meczu, mimo że bez kibiców w czasie koronawirusa, jest zajęciem bardzo trudnym do zorganizowania, no i nie najłatwiejsza jest też organizacja pracy dziennikarzy, bo jest też ona inna, inaczej wygląda trybuna prasowa, no właśnie jak? No z tym poradziliśmy sobie już w przeddzień spotkania z łotewską Walmierą, ponieważ zreorganizowaliśmy tą strefę pracy dla mediów. Wcześniej media przebywały na Trybunie Czwartej za bramką, a teraz natomiast wróciły, można powiedzieć, do swojego takiego dziennikarskiego matecznika, jak spojrzymy tutaj na trybunę, bo widzimy poszczególne nazwy redakcji oraz dziennikarzy, którzy będą już niedługo zasiadać tutaj przy tych stolikach. Za moimi plecami widać tutaj specjalną linię oddzielającą, odgradzającą strefę pracy dla mediów oraz strefę pracy dla pracowników firmy Polsat, która to dzisiaj będzie nam realizować to spotkanie. No, chodzi oczywiście o bezpieczeństwo, chodzi o to, żeby te wszystkie środki prewencyjne cały czas stosować, no bo przecież chcemy, żeby docelowo tutaj na trybuny powróciło 40 000 ludzi, a nie tak jak dzisiaj akurat na przykład bez publiczności spotkanie, no ale to też z innych przyczyn. A w meczach ligowych z kolei jest ta publiczność ograniczona tylko do 20 000, więc no, czekamy wszyscy niecierpliwie na ten komplet tutaj przy Bułgarskiej i mamy nadzieję, że właśnie przez stosowanie też takich środków prewencyjnych ten komplet szybciej tutaj na trybunach zasiądzie. Profesor Krzysztof Pawlaczyk, jeden z autorów procedur, które pomogły nam wznowić rozgrywki Ekstraklasy i je dalej kontynuować. No ale pytanie jest takie, czy te procedury w Ekstraklasie różnią się trochę od tych UEFA-owskich? Jakie są może między nimi różnice? Myślę, że różnice są dyskretne. Różnice są na pewno, jeśli chodzi o kwestię testowania, ponieważ tu jest twardy wymóg, obligatoryjne przeprowadzenie testów w określonym laboratorium dla gospodarza 48 godzin przed meczem, czyli gramy dziś o 21:00, testy były we wtorek o 21:00, trwały 2 godziny. Laboratorium, które nas badało, a badało też wszystkie kluby, stwierdziło, że to tutaj spotkało się z największym porządkiem, z tym, że każdy był dokładnie na czas. Cała procedura zajęła 2 godziny. Wszyscy jesteśmy zdrowi, wszyscy przeszliśmy już w nowym sezonie co najmniej 4 testy. Chcemy utrzymać tą sytuację, że jesteśmy zdrowi. Siema.